Hej, czy wiedzieliście, że pierwszy w historii film lalkowy wyświetlany w kinach był wyreżyserowany przez Polaka i wszystkie lalki to były martwe żółki jelonki? Piękna Lukanida, czy też Prekrasnaja Lukanida, to pierwszy w historii kina film lalkowy. Miał on premierę w 1912 roku w Moskwie, a jego reżyserem jest Władysław Starewicz. Krótka animacja dostępna na YouTubie opowiada historię o rycerzach jelonka starających się o rękę księżniczki. Starewicz ubrał martwe owady w stroje oraz przyczepił im kończyny za pomocą drucików. Ta metoda, chociaż obecnie barbarzyńska, była też na tyle nowatorska, że krytycy pisali o tym, jak Starewicz wytresował owady, by wziął udział w jego filmie. Piękna Lukanida stworzyła metodę, której do tej pory nagrywane są animacje poklatkowe. Dlatego właśnie Władysława Starewicza stawia się obok chociażby Walta Disneya i innych największych pionierów historii animacji. Buziaki!